Dzień dobry, cześć wszystkim. Dzisiaj akurat tak troszkę inaczej, wyjątkowo na balkonie, ponieważ nie mam czasu. Od tego należałoby zacząć. No cóż, zapchało się. Możemy robić kawę dalej. Ja oczywiście lubię z mlekiem. Zrobiłem sobie kawę, ale to oczywiście wrzucę w rozpoczęciu naszego filmu, nie przedłużając, że zacznę konsumować. Dlaczego nagrywam ten film, to wideo, ten materiał, jakkolwiek to powiesz, nazwiesz? Mówimy o tym samym. Dlaczego nagrywam? Dlatego, że nie mam czasu na pisanie. Po prostu nie mam czasu na pisanie. Bo zauważyłem, że kiedy piszę, to tracę jakby... Znaczy tracę. Nie tracę, ale potrzebuję na pisanie więcej czasu, żeby napisać jakiś sensowny tekst. Przy czym, kiedy nagrywam, no to nagrywam, wrzucam w kompa, renderuję i działa. Problem będzie, kiedy znajdę pracę, bo teraz jestem w trakcie szukania pracy innej, bardziej sensownej jakiejś, po to, żeby miał na jakieś tam bieżące swoje zobowiązania. Natomiast co? Zgubiłem wątek. Wiem, natomiast będzie problem, kiedy będę jeździć z powrotem na przykład busem po Europie, bo nie wiem, czy będę w stanie wyrenderować cokolwiek niż to, co ostatnio wrzuciłem, czyli film ze zdjęć, które mogłem złożyć Samsungiem. Niestety laptopem, który posiadam, w zasadzie nic nie mogę zrobić poza wejściem na Facebooka i przeczytaniu czy tam odpisaniu na wiadomości. To w zasadzie do niczego innego się nie nadaje ten laptop. No ale działa. Wiem, że to jest bardzo niegrzeczne i w ogóle. Natomiast, szczerze, mam to gdzieś. Jestem po prostu głodny. Wstałem.
Wstałem wcześniej, natomiast teraz nagrywam, bo robiłem sobie listę, co dzisiaj mam do zrobienia. Mam do zrobienia trochę i jeszcze więcej. Dzisiaj nie tosty, ani nic innego, tylko po prostu kanapka. Słodka kanapka, żeby zapchać brzuch. No i przy okazji chciałem się pochwalić moim nowym kubkiem. Bo dostałem przepiękny kubek. Z moimi projektami podstawowymi. Jest Dawid Kucio, jako mój projekt firmowy. Jest Kucio Vlog, Kucio Games. Na obu kanałach jak najbardziej możecie mnie zobaczyć. W tym momencie nagrywam na kanał Kucio Vlog, żeby dać dawkę informacji dla tych, którzy mnie obserwują, którzy subskrybują mój kanał, żeby wiedzieli, co się dzieje. No i tyle. Po prostu jakiś taki szybki materiał, bo nie wiem, czy znajdę dzisiaj czas na napisanie cokolwiek. Jestem w trakcie pisania dwóch materiałów, wpisów, artykułów, jakkolwiek to nazwiesz, po prostu materiałów z mojej poprzedniej trasy, z mojej poprzedniej firmy. Natomiast jest to tak długie i nie wiem, czy to zdążę jeszcze dzisiaj wypuścić. Na pewno wypuszczę jeszcze dzisiaj ten vlog, ten materiał. Ponieważ chcę, ponieważ mam jakąś taką energię, taki power i chcę to zrobić. I tak jakoś naszła mnie wena. No, także tak. Plan działania mam. Oferty pracy wyszukane. Właśnie za prezent bardzo dziękuję Krzysztofowi. Bardzo, bardzo dzięki. Nie spodziewałem się, ale to jest no, to jest mega. W ogóle nie wiem, jak udało się osiągnąć taki efekt człowiekowi, który robił ten nadruk, ale naprawdę wow. Bo ja nie wysyłałem fotki do nadruku. Ona została wzięta z mojego Facebooka prywatnego i wow, wyszło, działa. Kubek jak najbardziej standardowy kubek. Co tu mówić? Po prostu to jest zwykły kubek z nadrukiem, który powoduje, że jest niezwykły. Także dzisiaj macie vloga, macie materiał, nie macie zdjęcia z kawą, bo staram się wrzucić jakieś zdjęcie, czy jakiś opis do tego, a dzisiaj po prostu jest film z moją kawą, tak. Co prawda jej nie widać, bo kubek jest biały, nieprzezroczysty. Ale to chyba nie szkodzi, prawda? Kurczę, mam dzisiaj energię. No. Mam nadzieję, że wasz dzień będzie naprawdę super, super. Jest słoneczko. Pewnie to będzie widać, bo moje okulary widzę, że się ściemniły. Więc no musicie mi uwierzyć. Jest naprawdę słoneczko. Jest fajna pogoda. Nie praży mocno. Słońce, tak jak zwykle, to miało miejsce. Nie praży. Nie wieje. Nie jest zimno. Wypadało się w nocy. I o dziwo jest cicho. Słyszałem jakieś remonty, jakieś dzieciaki, które się krzyczą, wydzierają się na rodziców, ale teraz jest cicho, więc jest dobrze. To jest idealny czas dla mnie, żeby nagrać ten odcinek. Ja jeszcze tą drugą kanapkę. Byłem zdziwiony, dlatego że kupiłem te kanapeczki, jak byłem we Francji. Przywiozłem je właśnie Krzysztofowi i jeszcze paru innym znajomym. Przywiozłem kanapeczki z Francji. Sądziłem, że tutaj w Polsce ich nie ma, bo czasami, bo one oczywiście można je kupić w Lidlu. Natomiast często jest tak, zdarzyło mi się dostrzec coś takiego, że
pewne rzeczy, na przykład w polskim Lidlu, się nie pojawiają, które się pojawiają gdzieś tam na zagranicznych Lidlach, w zagranicznych Lidlach, które na przykład tutaj się nie pojawiają. I tak jest w różnych krajach. Są po prostu takie, nie wiem jakby to nazwać, regionalne produkty. I z racji tego, że nie widziałem żadnych innych języków na tych kanapeczkach, poza francuskim, którego nie rozumiem. Ja lubię słuchać francuski, ale nie znam języka w ogóle. Ładnie brzmi. Natomiast do czego zmierzam? Po prostu sądziłem, że skoro jestem we Francji i to są kanapki, których wcześniej nie widziałem w Lidlu, no to mówię, kupię, no. Przecież dlaczego by nie, skoro jestem, mogę. Oglądałem kiedyś film, gdzie akurat to było o przyszłości i tam właśnie padł fajny tekst, że jedzenie starożytnych nigdy się nie psuje. Czyli nasze jedzenie. Tak, to ma zapewne tyle konserwantów, że za 10 lat będzie zdatny do jedzenia. Dlatego stwierdziłem, że skoro się nie zepsuje, jestem w trasie we Francji i prawdopodobnie mogę kupić produkt, którego w Polsce nie dostanę, no to robię to. I co się okazało? Udało mi się kupić ten sam produkt w naszym polskim Lidlu. To jest takie... takie jakby brownie, takie jakby kanapka pingwi, takie wszystko w jednym. W każdym razie coś wleci do brzucha, przestanie mi burczeć. Ja zdążę wypić kawę, przywitam się z wami. Zresztą już zrobiłem. Coś opowiem, co się dzieje. Dzieje się tyle, że działam, piszę, dzwonię. I szukam papierek, papierek mi ucieka. Jak zawsze piszę blogi, staram się nagrywać, tak jak teraz. Bo w sumie, nie wiem, z jednej strony chcę nagrywać, bo lubię, natomiast z drugiej strony boję się, że jak będę nagrywać i jak gdyby przyzwyczaję was, ludzi, którzy przychodzą do mnie na kanał, czy facebookowy, czy youtube'owy, przyzwyczaję was do tego, że u mnie są vlogi, materiały wideo i będziecie chcieć wideo, a ja zacznę pisać, tak jak teraz to jest. Bo na kanale Kucio Vlog ja zamiast vlogować, to piszę. Dlatego, że pewne rzeczy po prostu wymagają poważnego rozpatrzenia i poważnego podejścia, jakim jest pisanie. Pewne rzeczy można powiedzieć, pewne rzeczy trzeba napisać. Tak ja uważam. Poza tym pisanie dla mnie jest jak gdyby bardziej ważne z racji tego, że mogę sobie pewne rzeczy przemyśleć. Ja nie piszę scenariuszy, ja w zasadzie po prostu siadam i nagrywam. Oczywiście nie mówię, że to jest źle, bo wiem, że dużo ludzi większych, z większymi kanałami pisze scenariusze. Super, naprawdę domyślam się po tym, co ja robię jako swój kanał, ile pracy wkładam. Domyślam się, że to jest dodatkowy ogrom pracy, żeby napisać taki scenariusz. Nie neguję tego, że nie robią nic, bo tylko piszą scenariusz i później sobie odklepią to, co mają w scenariuszu. Natomiast nie mam na to czasu. A i tak wiem, co chcę powiedzieć. Przyszedłem dzisiaj się przywitać, powiedzieć, że szukam pracy. No i oczywiście, jak planuję dalszą przyszłość ze swoim kanałem Kucio Vlog. Chciałbym, żebyście to po prostu wiedzieli. Dlatego też przysiadłem, zrobiłem kawkę. Wziąłem dwie kanapeczki. Średnio się nadają na śniadanie, ale niech będą. No i mówię wam o tym. Tyle. To dla mnie nic trudnego. Po prostu najzwyklej w świecie chyba to będzie szybsze, krótsze. Przekazanie tych wieści zajmie mi krótkie wideo. Mam nadzieję, że krótkie. Chociaż ja się zawsze rozgaduję, więc nie będzie to krótkie wideo zapewne.
ale wolę przekazać to w formie wideo, niż spędzić kolejne półtorej czy dwie godziny na pisaniu. I tyle czasu spędzam nie dlatego, że wolno piszę, bo nie piszę wcale wolno. Może nie jestem kimś, kto potrafi bardzo szybko pisać. Jak na przykład pani, czy tam pan sekretarz w sądzie. Natomiast no nie piszę wolno, ale dopracowanie grafiki, edycja tej grafiki, wszystkie te słowa kluczowe, tagi, hashtagi, opis, treść, wygląd, dostosowanie wielu rzeczy, później wrzucenie tego na stronę, na Instagrama, na Facebooka, na Twittera, naprawdę to zajmuje sporo czasu. Ja średnio na takim wpisie spędzam tak po prostu, jak to jest krótki, prosty temat, krótki tekst na jakieś 300 wyrazów, 400, to mi taki tekst zabiera półtorej, dwie godziny czasu z życia. A takim materiałem mogę sobie to ułatwić, skrócić czas i dlatego to staram się zrobić. Dajcie znać proszę w komentarzu gdzieś, albo we wiadomości prywatnej. To jest już do waszej dyspozycji, jak bardziej wolicie. Chciałbym się dowiedzieć od was, ludzi, którzy mnie oglądają, czytają i chcą jednak, bo przechodzić się do mnie. Nie wykupuję reklamy, więc jeżeli się znajdujecie u mnie przypadkiem albo celowo, to znaczy, że chcecie oglądać mnie. To znaczy, że chcecie moich treści mówionych czy pisanych przeze mnie. Więc dajcie mi znać proszę, czy lepszy jest dla was tekst, który piszę na blogu, czy może taka forma wideo jak to. Ja oczywiście nie obiecuję niczego. Jeżeli chodzi o wybranie formy bardziej pisanej czy bardziej mówionej, dlaczego nie obiecuję? Dlatego, że nie wiem, jaka jest moja przyszłość. Nie wiem, ile będę mieć czasu na to w przyszłości. Wiem po prostu teraz, że w tym momencie mogę sobie pozwolić na przysiąście tutaj, na krzesełku, powiedzenie parę słów, parunastu zdań, bo mam na to czas. Ja nie wiem, czy za chwilę nie będę, czy tego czasu mi wystarczy, czy będę go miał, czy nie. Będę się starać, po prostu. Jeżeli bardziej wolicie taką wersję mówioną, spoko, postaram się o to. Jeżeli wolicie pisaną, super. Ja lubię bardzo pisać, więc jak najbardziej napiszę. No i tyle. O subskrypcjach, łapka w górę czy udostępnieniach raczej przestanę mówić. Nie dlatego, że nie chcę. Chodzi o to, że to jest w zasadzie dla was. Bo jeżeli udostępnię jakiś materiał na YouTubie czy Facebooku i chcecie zapoznawać się z moimi materiałami, czy to są pisane, czy mówione, no to jak gdyby, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest w waszym interesie, żeby wiedzieć, że już jest kolejny materiał. Więc jeżeli chcecie to wiedzieć, na razie nie stworzyłem listy mailingowej, więc nie dostaniecie maila, więc najzwyklej w świecie musicie zasubskrybować, czy tam polubić mój profil, żeby dostać informacje, czy powiadomienie na Facebooku, czy na YouTubie, że Kucio Vlog, tak, że właśnie Dawid wrzucił jakiś nowy materiał. Samo to się nie zrobi. Ja mogę przypomnieć, ja mogę rzucić posta i to tyle mogę zrobić. Nie kupuję żadnych reklam, więc no, nie wyskoczy ci gdzieś tam pomiędzy szukaną treścią na Facebooku czy na YouTube. Nie wyskoczy ci w proponowany mój film, dlatego że wykupiłem reklamę, bo tak się nie stanie po prostu. Więc jeżeli chcesz, przechodzisz tu, żeby się czegoś dowiedzieć, bo może mówię coś ciekawego, albo twoim zdaniem mówię coś, co jest interesujące, albo masz podobne zdanie, myślisz podobnie, super, cieszę się, po prostu zrób to,
co uważasz, że potrzebujesz, żebyś wiedział czy wiedziała o kolejnych materiałach. Tyle. Musiałem to powiedzieć, dlatego że ostatnio byłem pytany prywatnie, dlaczego nie mówię o tym. Bo prowadzę kilka kanałów, firmuję swoim nazwiskiem, kilka nie. I byłem pytany o to, dlaczego nie przypominam, bo inni o tym mówią. Okej, w porządku, inni o tym mówią, natomiast żyjemy w dobie internetu, gdzie nie trzeba o tym przypominać. No, tak myślę. Więc subskrypcje i polubienia pozostawiam dla Was. Na ten moment się żegnam, bo zaczyna mi się robić zimno. Niby jest ciepło, ale robi mi się chłodno. Chyba za długo tutaj spędziłem, za dużo czasu. Zwłaszcza, że kawa już też mi wystyga. Więc tak. My wszystko wiemy. Będziemy się widzieć albo czytać gdzieś tam u mnie na stronie. No i tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję Krzysztofowi za prezent. Naprawdę podoba mi się. Niestety nie było unboxingu i nie będzie tego prezentu. Dlatego, że po prostu nie był w pudełku. No, tyle. Podoba mi się. Jest praktyczny, chociaż prezenty jako kubki są oklepanym prezentem, tak ogólnie, bo każdy, czy to w szkole, czy nauczyciele, czy rodzice, gdzieś tam zawsze dają te kubki. Firmy rozdają te kubki, natomiast taki super, jest bardzo personalny, jak dla mnie. Wiem, że to nie jest kupiony jakiś kubek gdzieś tam na targu po prostu z fajnym wzorem, tylko to jest i po prostu ktoś, w tym przypadku Krzysztof, myślał ogólnie, żeby kupić kubek, tylko jest to kubek, wiem, że to jest kubek dla mnie, bo to jest z moimi materiałami. Tutaj. To jest moja tapeta. Sam ją zrobiłem. Jestem ja. Są moje dwa kanały główne. I wiem, że to jest mój kubek. Z myślą o mnie i dla mnie. No. Także kończymy ten materiał, bo przedługi będzie. Mam nadzieję, że nie. Szczerbat już się dopominam o to, żeby z nim wyjść. Także kończę. Trzymajcie się. Cześć. Mam nadzieję, że będziecie mieć dobry dzień. Tego Wam życzę.